chyba się dokądś śpieszy. Witaj, przyjacielu. Jeśli potrzebujesz pomocy, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Zrobi sobie krzywdę, a ja mu wtedy nie pomogę. Moja rodzina choruje. Nie pomożecie mnie paroma monetami. Ani kroku dalej! Już! Choć droga jest długa, a próby liczne, wiedzcie! Kto to zrobił? Odwróciliśmy się od Boga i za to nas karze. Zesłał hordy niewiernych wojowników, aby stanęli u bram naszych. Ale pan jest miłosierny! Potrzebuję pieniędzy, panie! Jestem biedna, chora i głodna! Mogą pójść w zapłacenie! Śmiesznie by było, jakby coś sobie zrobił! Musimy ją poprosić, że to powiadam wam, żałujcie za... Co mu się stało? Nie widziałam jeszcze tak odpowiedzialnego człowieka. Moja rodzina choruje. Nie wspomożecie mnie paroma monetami. Ach, czy to nie Altair? Pamiętasz mnie? Nie? Uczyliśmy się fachu w tym samym czasie. Ciągle sobie nie przypominasz? Nieważne. Al-Mualim powierzył mi zadanie, którego wykonanie jest dla mnie zaszczytem. Mam cię wypróbować. Cóż za przyjemność. Ukryłem na tym terenie flagi. Znajdź je i przynieś. Szybko. Wielka szkoda, że starzec kazał mi udzielić ci pomocy, jeśli ci się nie powiedzie. Nie, proszę, nie odchodź. Proszę tylko o parę miedziaków. Proszę, panie, macie trochę pieniędzy? Moja rodzina choruje. Nie wspomożecie mnie paroma monetami? Umieram z głodu. Potrzebuję paru groszy na jedzenie. Parę miedziaków. Na pewno to robi komuś krzywdę. O to proszę. Nie, proszę, nie odchodź. Proszę tylko o parę miedziaków. A ja mu wtedy nie pomogę. Precz z naszego miasta! Nie, widzisz to? Jestem biedna pani. Co za osobliwy człowiek. Nie powinien zachowywać się jak dziecko. Zrobi sobie krzywdę, a ja mu wtedy nie pomogę. Czy naprawdę ma powód, żeby tak pędzić? Czemu to robi? Na pewno brak mu piątej klepki. Spójrz tylko, co on robi. Właśnie na kogoś. Zapłacisz za to, poganinie! Macie rację, nie możesz się dowiedzieć! Jesteś mój! Masz przędzie, do czego plać? Ktoś go widział?
Trzymajcie się, nie uciekniecie! Pójdźmy z tego! Obawiam się, że to nie było mądre. Parę miedziaków, nie ma szans, poddaj się! Jest w ślepym zaułku, mamy go! Doganiam cię! Dalej, nie pozwólcie mu uciec! Nie ucieknie! Ja! Myślisz, że mnie zgubisz? Nie uciekniesz mi! Ja! Ma! Ma! Nie ma szans! Poddaj się! Śmierć nie... Pomóżcie! Jestem ranny! Doganiam cię! Uratuj! Co to? To straszne. Parę miedziaków, to wszystko, o co proszę. Na pewno postradał zmysły. Nie, proszę, nie odchodź! Proszę Robi tylko o parę krzywdę, miedziaków! A ja mu wtedy nie pomogę. Umieram z głodu, potrzebuję pani... Czy naprawdę ma powód, żeby tak pędzić? Po co on to robi? Na pewno postradał zmysły. Zrobi sobie krzywdę, a ja mu wtedy nie pomogę. Moja rodzina choruje. Czy naprawdę ma powód, żeby tak pędzić? Potrzebuję pieniędzy, panie. Jestem biedna, chora i głodna. Nie, nie rozumiecie? Jestem biedna, panie. Potrzebuję pieniędzy. Wróciłeś. Jestem pod wrażeniem. Nie aż tak, by zmienić opinię o tobie, lecz skoro Al-Mualim tak rozkazał, powiem ci, co wiem o twym następnym celu. Garnier ukrywa się w fortecy szpitalników. Do środka dostaniesz się tylko podstępem. Tyle mogę ci powiedzieć. Rodzina choruje. Nie wspomożecie mnie paroma monetami? Parę miedziaków, to wszystko, o co proszę. Nie, nie rozumiecie. Jestem biedna.
potrzebuję pieniędzy, panie. Jestem biedna, chora i głodna. Nie dowiadłabyś bardziej uważać? Co ten człowiek robi? Na pewno postradał zmysły. Powinienem cię zabić, tu i teraz. Uważaj! Witaj. Mam wszystko, czego ci trzeba. Co on to robi? Na pewno się nie zabierzesz. Tak, chodź, chodź. Pokażę ci wszystko, co mam. Niech to! Gdzie ten poganin, który jest za to odpowiedzialny? Brudny złodzieju! Odrąbię ci ręce! Nic nie zrobiłam! Brudny złodzieju! Odrąbię ci ręce! Co ja zrobiłam? Tamahal! Kiedy? To był miecza. Zapłaci za to, poganinie! On właśnie kogoś zabił! Całe szczęście, że się zjawiłeś. Jeszcze chwila i byłabym zgubiona. Boże, to asasyn! Upuszczę ci krwi! Ja idę! Rozprawię! Trażę! Ten człowiek jest potężny! Proszę! Jestem zwykłym mordercą! Ratunku! Widzisz to? Śmiesz kraść moje obecności! Zapłacisz za to życiem! Puść! Błagam! Brudny złodzieju! Odrąbię ci ręce! Hej, czy nikt mi nie pomoże? Brudny złodzieju! Odrąbię ci ręce! Odejdź, wieśniaku! Ratunku! Ludzie!
Allahislik! Już nie żyje! Ache Gottes! Jak to się stało? Trzymać się za nim! Stell dich seinem göttlichen Urteil! Nie zgubcie go! Dlaczego oni walczą? Nie zgubcie go! Niemals vergeben! Nie możesz po prostu kogoś zabić! Nigdy nie uciekniesz! Ach, Gottes! Ich des Teufels! To war ein Diener Gottes! Bin die Rache Gottes! Dobry Boże, nie rozmieszaj mnie! Bin der Teufel! To war ein Diener Gottes! Łowiusz na to w piekle! Straże! Powstrzymajcie go! Nigdy nie uciekniesz! Stell dich deinem göttlichen Urteil! Straże! Ten człowiek właśnie kogoś zabił! Nie zrobisz tego! Nie możesz! Straże! Bóg jeden wie, jak okropnych czynów chcieli się dopuścić ci ludzie. Zjawiłeś się w samą porę, nieznajomy? Możesz być pewien, że mój mąż usłyszy o twoim męstwie. Boże, to straszne. Kto to zrobił? Pokaż się! W końcu się spotykamy. Co za szkoda. Chodźcie wszyscy! Mam wiele do sprzedania!